Koszykarze zespołu Sklep Polski MKK Gniezno mają za sobą pracowity weekend. Rozegrali dwa pojedynki ligowe. Niestety oba przegrane, choć każdy w innym stylu. Pierwszy z nich w środę przegrali z Wiarą Lecha Poznań 76-91. Tamten mecz w ogóle nam się nie układał. To szczerze przyznam, że ten mecz chcielibyśmy jak najszybciej wymazać z pamięci, bo te zawody były w naszym wykonaniu naprawdę fatalne. Kolejnym pojedynkiem było niedzielne spotkanie z akademikami z Torunia. Był to pojedynek bardzo emocjonujący i wyrównany. Po dogrywce wygrali jednak Torunianie 103-98. Dzisiejsza porażka boli po dogrywce. Mecz na pewno mógł się podobać kibicom. Szkoda, że niestety nie zakończyło się to szczęśliwie. Co mam powiedzieć? Tak na świeżo. Na pewno troszeczkę sił nam zabrakło w dogrywce, w takiej konsekwencji w obronie, agresji, i goście to skrupulatnie wykorzystali. Teraz przed zawodnikami MKK pojedynek wyjazdowy. W najbliższą niedzielę jedziemy do Stargardu. Mam nadzieję, że przerwiemy tą serię i zwyciężymy w następnym spotkaniu. Czy tak będzie, dowiemy się już w niedzielę.